pierwszy mecz Intermarché Basket Cup fani Anwilu czekali z drżeniem serca. Zdziesiątkowany kontuzjami skład stawał do drugiego pojedynku w ciągu 3 dni, w dodatku z rywalem, który okazuje się bardziej wymagający niż ktokolwiek przed sezonem przypuszcza. Kibice zgromadzeni w hali mistrzów trzymali więc kciuki nie tylko za korzystny dla Anwilu wynik, ale również za to, żeby nikomu więcej nie przytrafiła się kontuzja. Pierwsze minuty meczu pokazały, że braki kadrowe można nadrobić zespołową grą. W połowie inaugurującej kwarty Anwil prowadził już 20-4. Punktowali wszyscy gracze pierwszej piątki. Davidas Dulkis, Michał Sokołowski, Mateusz Kostrzewski, Danilo Mijatowicz i Sejd Hajricz. Koniec pierwszej kwarty na parkiecie pojawił się Mikołaj Witliński. 17-latek, w którym wielu widzi największy talent młodego pokolenia, wreszcie dostał swoją szansę i trzeba przyznać, że skwapliwie ją wykorzystał. Rzucił za 3, wymusił faul i pomógł Anwilowi utrzymać wysokie prowadzenie do przerwy. W drugiej połowie obserwowaliśmy, jak z włocławskich koszykarzy powoli ustępują siły i jak odbija się to na wyniku. Na rozegranie starali się jak mogli Davida z Dulki z Michałem Sokołowskim, a od czasu do czasu w przeprowadzaniu piłki na drugą stronę odciążał ich Keith Clanton. Aseko naciskało i za sprawą dobrej dyspozycji strzeleckiej Piotra Szczotki i Łukasza Seweryna systematycznie zmniejszało straty. Gorąco zrobiło się w końcówce meczu. 2 minuty przed ostatnim gwizdkiem koszykarze Anwilu prowadzili tylko 2 punktami i ciężko łapali oddech. Na szczęście na posterunku byli wysocy, Sejd Hajricz i Danilo Mijatowicz. Kapitan Anwilu przymierzył za 2, serbski podkoszowy poprawił z obwodu i jasne stało się, że przed rewanżem włocławianie uskładają kilkupunktową zaliczkę. Skończyło się na +7. Czy to wystarczy, żeby awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski? Przekonamy się 5 grudnia w Gdyni. Thank you.